Dopiero wchodząc na skrzynię, poczuł siłę tych wszystkich emocji. Chwiejące się nogi, przyspieszony puls, spocone ręce. I te wszystkie oczy wpatrzone w niego, gdy szedł do upragnionego miejsca z numerem jeden. Śmiechy, wiwaty i ta radość, którą trudno opisać. Nareszcie stał tam, gdzie od dawna powinien był się znaleźć. Ktoś mu gratulował, ktoś potrząsnął ręką, nawet nie wiedział dobrze kto. A teraz już widział sunące w jego kierunku trofeum. Tyle razy je sobie wyobrażał, ale chyba... nigdy nie błyszczało tak mocno jak w tym momencie. Poczuł w dłoniach zimno metalu i krótką chwilę patrzył na swoje odbicie. Nareszcie. Po czym w geście triumfu podniósł puchar wysoko w górę. I wtedy film się urwał. Wokół zrobiło się ciemno i cicho. Otworzył oczy. Był w swoim łóżku, a świat właśnie się budził. Znowu to samo. Wciąż ta sama myśl, która najpierw nie dawała mu zasnąć, a potem przychodziła w snach. Muszę wreszcie wygrać. Właściwie to nigdy nie marzył o karierze kolarza. Po prostu kiedyś okazało się, że ma odpowiednie zdolności. Był dobry. Jakoś poszło. Potem dużo pracy, dużo włożonego serca. Zdecydowanie wyróżniał się na tle grupy. Już wtedy wszyscy mówili i wiedzieli, kto ma szansę zaistnieć w tym sporcie i zajść naprawdę wysoko. Szczebel wojewódzki to była właściwie formalność. Krajowy był pewnym wyzwaniem, ale też dość szybko stanął na czele stawki. To otworzyło mu drogę do międzynarodowej kariery. Tylko właśnie coś nie do końca szło tak, jak to sobie wymarzył. To prawda, miał dobre, coraz lepsze wyniki, ale wciąż brakowało tego jednego zwycięstwa. Przyjaciele, rodzina, wszyscy mu dopingowali i czekali na podium. On też, przecież najbardziej z nich wszystkich tego pragnął. Ale zwycięstwo wciąż do niego nie przychodziło. Najpierw jakieś problemy techniczne, potem choroba i lekki spadek formy. A nawet jak już wszystko było idealnie, to ciągle brakowało szczęścia. A ten upragniony puchar był tak blisko. W dzień o nim marzył, w nocy o nim śnił. I wtedy właśnie pojawiła się nowinka techniczna. Niektórzy nazywali to dopingiem, ale to właściwie tylko silniczek wspomagający jazdę pod górkę. Nie jakaś tam chemia dostarczana do organizmu. Zwykły silnik. To mogło mu pomóc zyskać parę metrów, lepiej rozłożyć siły i znaleźć się w tym upragnionym podium, na tym upragnionym podium. Co prawda, było to wbrew zasadom, ale presja była taka, każdy z nas czuje i zna. To, czego pragniesz, jest już tak blisko i pojawia się taka droga na skróty. Tu może komuś sypnę groszem, tu nie do końca powiem to, co miałem powiedzieć, tu powiem trochę więcej, tu może sobie lekko zboczę z kursu i już, ostatnia prosta. Dostanę to, co zawsze chciałem. Kto z was kojarzy film Jak zostać królem? W tym filmie, dosyć znany, w tym filmie król Jerzy VI zmaga się ze swoim jąkaniem, tak żeby mógł normalnie mówić do poddanych. I dzisiaj wejdziemy w historię o tym, jak przestać być królem. I to będzie historia o pragnieniach domagających się spełnienia. To będzie historia króla Saula. Jeśli macie Biblię, to otwórzcie na pierwszej księdze proroka Samuela, 13 rozdział, 1 do 14 wersetu. Saul miał 30 lat u początków swojego panowania, a 42 lata panował nad Izraelem. Wybrał on sobie 3000 wojowników z Izraela, z których 2000 stacjonowało przy nim w Mikmas oraz na pogórzu Betel, a 1000 przy Jonatanie w Gibei Beniaminowej. Reszta ludzi zdatnych do walki została przez niego rozesłana do domu. Jonatan pobił załogę filistyńską, która była w Gebie, o czym usłyszeli Filistyni. Saul kazał więc dąć wróg w całym kraju, chcąc dać o tym znać Hebrajczykom. Cały Izrael usłyszał zatem, że Saul pobił załogę filistyńską, a przez to naraził się Filistynom. Zbrojny lud zebrał się więc przy Saulu w Gilgal. Filistyni również zebrali się do walki z Izraelem. Było ich 30 tysięcy, wystawili rydwany i 6 tysięcy jeźdźców, a pieszych tyle, co piasku nad brzegiem morza. Wszyscy oni wyruszyli i rozbili się obozem pod Mikas na wschód od Bet Awen. Izraelici zauważyli, że wróg zewsząd ich otacza i wypiera, zaczęli więc szukać schronienia w jaskiniach. W
ciernistych zaroślach, wśród skał, w grobowcach i w cysternach. Niektórzy Hebrajczycy przeprawiali się też przez Jordan na terytoria Gada i do Gileadu. Saul zaś pozostał w Gilgal, a z nim przerażone wojsko. Czekał 7 dni, czas wyznaczony przez Samuela, jednak Samuel do Gilgal nie przyszedł, a zbrojny lud zaczął się rozpraszać. Wówczas Saul postanowił: przyprowadźcie mi tu ofiarę całopalną oraz ofiarę pokoju. I złożył ofiarę całopalną. I właśnie skończył składać ofiarę całopalną, kiedy pojawił się Samuel. Saul wyszedł mu na spotkanie, chcąc go pobłogosławić. Wtedy Samuel zapytał: co uczyniłeś? Saul odpowiedział: ponieważ zauważyłem, że wojsko mi się rozprasza, ty nie przyszedłeś w ustalonym czasie, a Filistyni gromadzą się pod Mikmas, pomyślałem, Filistyni lada chwila mogą zejść do mnie, do Gilgal, a ja nie zjednałem sobie przychylności Pana. Zebrałem się więc na odwagę i złożyłem ofiarę całopalną. Wówczas Samuel powiedział do Saula: postąpiłeś głupio. Gdybyś postąpił zgodnie z danym ci przykazaniem Pana, twojego Boga, Pan utwierdziłby twoje królestwo nad Izraelem na wieki. Teraz jednak twoje królestwo nie ostoi się. Pan wyszukał już sobie człowieka według swojego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem, ponieważ nie dotrzymałeś tego, co Pan ci przykazał. Król Izraela. To dosyć odpowiedzialne zadanie. I kilka rozdziałów wcześniej czytamy o tym, że ten piękny, wysoki młodzieniec z najmniejszego rodu z Izraela, z Beniamitów i z najmniej znaczącej rodziny został wybrany na króla. I kilka rozdziałów wcześniej czytamy o tym, że Saul został wybrany jako ten pierwszy król Izraela. Wszystko dlatego, że naród wybrany stwierdził, że muszą mieć władcę tak jak inne ludy naokoło. Chcieli mieć kogoś widocznego, kogoś, kto siedzi na tronie, kogoś zbierającego podatki i prowadzącego wojsko do bitwy. I do tej pory to wszystko robił Bóg. On nimi rządził, prowadził, kiedy szli przez pustynię, przez proroków przekazywał swoje decyzje i wyznaczał sędziów. I na zawsze miał być ich władcą. Jednak Izraelici zdecydowali, że chcą inaczej i zapragnęli mieć króla. I Bóg się zgodził na to, mimo tego, że wiedział, że to nie jest do końca dobry plan. I utworzył dla Samuela, Saula, taką jakby służbę wśród swojego ludu. I on w ten sposób przejął część obowiązków samego Boga. Miał być teraz takim opiekunem ludu Boga, jego sędzią, jego zarządcą. I Bóg dał wskazówki, jak ta służba ma wyglądać. I podał je w prawie, danym jeszcze Mojżeszowi, dał je w słowach proroka. I wymagał znajomości tych praw i takiego stałego kontaktu z górą i posłuszeństwa i zaufania. I myślę, że ten układ jest dość łatwo zrozumieć osobie wierzącej, bo lud Boży dalej istnieje. Od czasów Chrystusa każdy chrześcijanin jest częścią ludu Boga. I każdy wierzący tworzy ten wspólny Kościół Chrystusa. I tak jak kiedyś Izraela, tak nas teraz w trochę innej formie, obowiązują pewne zasady i pewne obietnice. Pewne takie wskazówki do działania. I tak jak kiedyś Saul, tak teraz każdy z nas jest powoływany i popychany przez Boga do odegrania pewnej roli wśród swojego ludu. Być może robisz obiady dla Kościoła, żeby mogli w dobrym towarzystwie spędzić jeszcze chwilę w tą wolną niedzielę. Być może kosisz trawnik przed salą główną. Być może sterujesz transmisją z nabożeństwa, która idzie do internetu. A może po prostu jesteś w pracy i masz okazję porozmawiać z kimś o tym, co w życiu jest naprawdę najważniejsze. Albo w swoim domu opowiadasz swoim dzieciom o Jezusie, tak żeby kiedyś mogły same podjąć tą decyzję, jak chcą żyć. I Bóg daje wskazówki do działania dla swojego Kościoła jako całości. Ale jeśli przybliżymy obraz na każdego indywidualnie, to te wskazówki są taką pomocą do działania w naszych codziennych, konkretnych sytuacjach. I tak samo jak kiedyś, wskazówkami są słowa Boga zapisane w Biblii, dlatego warto je znać i na nich się opierać, i do nich wracać, i mieć ten stały kontakt z górą. Tak jak kiedyś u Saula, tak samo teraz, życie członka Kościoła jest określone przez słowa Boga, opisujące dane mu powołanie. A tym głównym powołaniem i zadaniem Saula było prowadzenie
ludu Boga. To miało teraz opisywać jego życie, a jego kroki prowadzić miały słowa proroka Samuela i ten odpis prawa, które mieli kapłani. I to wcale nie brzmi jak coś trudnego do wykonania, raczej takie jasno określone granice. Jednak rzeczywistość pokazała, że król Saul gdzieś po drodze zupełnie zgubił sens i cel tego, kim został. I właśnie o tym czytamy w pierwszej części fragmentu. Takie pozornie nieznaczne zmiany w myśleniu Saula, które mają bardzo poważne konsekwencje. Jak lawina, która zaczyna się od kawałka oderwanej zaspy, a kończy się zasypanym miastem. I różnice są takie drobne i niedostrzegalne. Saul przynosi punkt ciężkości z wypełniania misji, którą dał mu Bóg, na wypełnianie misji, która jest dla niego po prostu atrakcyjna. Z bycia takim opiekunem i przewodnikiem ludu, który przecież tak naprawdę nie należał do niego, na bycie władcą podległego mu narodu. Zestawianie kroków według poleceń Boga, a nastawianie kroków podyktowanych okolicznościami. I te okoliczności nie były zbyt pozytywne. Wyobraźmy sobie tą sytuację. Filistyni byli taką potęgą militarną w tamtych czasach i mieli na koncie już kilka zwycięstw z Izraelem. I ostatnio, co prawda, trochę się wycofali po wygranych Saula, ale dalej czuć było to ciągłe napięcie wiszące w powietrzu. A teraz dosyć mocno się zdenerwowali tym wcześniejszym atakiem Izraela. I wystawili do walki 10 razy więcej wojska, niż Saul zebrał przy sobie. Samych rydwanów mieli tyle, ile Izrael piechoty. I ta przewaga po prostu była przytłaczająca. I w ludziach, i w sprzęcie całym. I wojownicy Saula też byli tego świadomi. I sytuacja już była zła, a oni jeszcze do tego stwierdzili, że zaczną w przerażeniu sobie uciekać. I chowali się gdzie mogą, w zaroślach, w zbiornikach z wodą, nawet w grobowcach. Mówiąc krótko, morale leżały. I Saul na horyzoncie zaczął widzieć tą taką zbliżającą się perspektywę klęski, być może utraty tego stanowiska, na którym tak zaczęło mu zależeć. I zaczął robić co w swojej mocy, żeby jakoś to wszystko uratować. I może właśnie oparcie się na swojej mocy, może właśnie skupienie się na sobie, a nie na Bogu, który przecież dał mu tą służbę, było tym, co go zgubiło. W całym tym stresie zapomniał, kto stoi za nim. I Saul postanawia zagwarantować sobie zwycięstwo. Składa ofiarę. Można powiedzieć, że postąpił racjonalnie, że podjął taką decyzję, jaką król powinien był podjąć. Chronił przecież lud i już nie mógł więcej czekać. I nie chciał walczyć, nie mając przychylności Boga. I tak zresztą później tłumaczy to Samuelowi. I trzeba przyznać, że te okoliczności naprawdę były śmiertelnie poważne. I myślę, że gdybym to ja stał w tamtym miejscu, przed całym tym wojskiem Filistynów, też trochę inaczej bym na to patrzył niż teraz, kiedy jestem tak jakby obserwatorem tego, co się dzieje. Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że to uczucie też trochę znamy. Bo to są właśnie te pragnienia, które domagają się spełnienia i o których mówiłem na początku. I to są te pragnienia, że Saul ponad wszystko chciał wygrać, ponad wszystko chciał utrzymać swoje stanowisko. I w pewien sposób znał swoje wskazówki, znał to, co miał robić, ale serce dyktowało mu tą drogę na skróty. I myślę, że te uczucia są często bardzo bliskie naszemu życiu. Na przykład, gdzie leży nasza granica zaufania, jeżeli chodzi o pieniądze? Ja chcę oddawać dziesięcinę Bogu, bo uważam, że to jest forma uwielbienia i forma dziękowania. Chciałbym też używać tych pieniędzy, żeby wspomagać osoby, które naprawdę tego potrzebują. I odkrywam, że dużo trudniej mi jest to zrobić, kiedy ta kwota na koncie zbliża się do niebezpiecznego minimum. A jeszcze jakieś rachunki, jeszcze jakaś lata kredytu. I tu właśnie często kończy się moje zaufanie Bogu. I tak jak Saula, dla mnie niebezpieczne okoliczności zaczynają mnie zalewać i dyktować kierunek, którym idę. Albo gdzie leży granica przebaczenia? Myślisz sobie o tym człowieku, który tak cię egoistycznie potraktował. I wydaje ci się, że wszystko, co robi, ma za zadanie tylko cię jeszcze bardziej wkurzyć. Mógłbyś mu przebaczyć, ale okoliczności nie pozwalają. Jak masz ustąpić, kiedy przecież ewidentnie próbuje wykazać swoją wyższość? Nie ma mowy, żebyś dał mu zwyciężyć. Nie ma mowy, żebyś pierwszy podał rękę albo zapomniał o zemście.
I wtedy nasza duma i pycha jest taką granicą zaufania Bogu, który mówi po prostu przebacz, zostaw to mi. I tak jak Saul pod naporem Filistyńczyków, tak pod naporem tego pragnienia utrzymania władzy, tak my posyłamy słowa Boga chwilowo na boczny plan, na drugi plan. I czego możemy się nauczyć? Zaufanie Bogu i pragnienie wykonania Jego woli musi być ważniejsze nawet niż twoje zdanie i ambicje. I Saul wyraźnie nie umiał się pogodzić z takim podejściem do sprawy. I to, że jego zdanie nie miało być najważniejsze, wyglądało dla niego jak wyrok śmierci. Jak ma czekać na Samuela, kiedy za chwilę wojska zejdą i zmiotą ich z powierzchni ziemi? Jak ma... To jest po prostu jakiś absurd. Dlatego zdecydował się na takie rozwiązanie pośrednie. Co prawda będę szukał przychylności Boga, ale sam złożę ofiarę, bo przecież nie mogę już czekać na Samuela. I w tym właśnie momencie przekazane przez proroka polecenie od Boga, choć dalej było dla Saula ważne, przestało być najważniejsze. I Samuel wyraźnie zaznaczył, że gdyby Saul zrobił dokładnie tak, jak usłyszał w poleceniu, to by zachował królestwo. A teraz to królestwo, jego miejsce przejmie osoba, która jest bardziej do tego odpowiednia. Dlaczego nam ludziom tak bardzo przeszkadza, że nasze słowa, że nie nasze słowa mają być najważniejsze? Patrzę na historię Saula, która daje mi wskazówkę, dlaczego tak może być. Widzę, jak jego postawa kawałek po kawałku zmienia cel wyznaczony przez Boga w cel wyznaczony przez Saula. To, na czym zależy Bogu, podmienia na to, na czym mu zależy. A do tego nowego, jego celu prowadzić będą jego słowa Saula. Jego słowa, które tymczasowo stały się najważniejsze. A Bóg proponuje inne podejście. Mówi, posłuchaj, jesteś częścią mojego ludu. Dałem ci misję, jakąś służbę i pozwól, że ja ustalę ten cel i pozwól, że poprowadzę cię moimi słowami i to będą takie moje wskazówki do ciebie, jak masz tam dojść. Widzę tu taki konflikt między moim celem i słowami moimi, które do niego prowadzą i Bożym celem i Bożymi słowami, które do tego prowadzą. I to, co budzi mój największy sprzeciw, kiedy sobie myślę o takim Bożym celu, to jest to, że jest taki problem z celem wyznaczonym przez Boga. Że ten cel nie zawsze jest dla nas jasny. Nie zawsze wiemy, gdzie idziemy tak naprawdę. I wskazówki Boga czasami wydają się dziwne i nielogiczne. Jeśli ja sobie wyznaczam cel, to wiem, gdzie idę, albo przynajmniej wydaje mi się, że wiem. A jeśli Bóg wyznacza cel, to często jest to niewiadoma i tu potrzeba wiary i zaufania. I myślę, że to jest pytanie, na które musi sobie odpowiedzieć każdy z nas. Czy skorzystasz z tej wiary, żeby pójść za słowami Boga mimo wszystko? Czy będziesz dalej hojny? Czy będziesz dalej pomagał innym? Nawet jeśli nie jesteś pewien, czy starczy ci do końca miesiąca. Czy przebaczysz osobie, która cię rani, nawet jeśli nie wiesz, czy kiedykolwiek na to odpowie, albo czy podziękuje. Czy zrobisz to tak tylko ze względu na to, co Bóg mówi. Ja głęboko wierzę, że Bóg mówi to i że się zatroszczy. I chcę Mu ufać i chcę po prostu odpuszczać. I opowieść o Saulu uczy mnie, że jeśli jesteś nieposłuszny Bogu, to nie wykonasz tego, do czego On powołuje. To jest historia kolarza, którego pragnienie wygranej było ważniejsze niż zasady. To jest historia króla, który chciał zwyciężyć, a przestał być królem. I to jest takie jakby przypomnienie i ostrzeżenie zapisane w Biblii do ludzi wierzących, tworzących lud Boga. Jeśli nasze życie ma biec tak, jak określił je Bóg, kierować muszą słowa pochodzące od Niego.